Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w sobotę w programie poświęconym filozofii. Dalej będziemy kontynuować problematykę filozofii politycznej i ustroju moralnego. Jeżeli zatem przyjmiemy te wskazania, zasady, które sformułował Arystoteles, a zanim przyjął święty Tomasz i zresztą Kościół w swoim nauczaniu społecznym, no to spojrzymy na państwo zupełnie innym wzrokiem. To znaczy państwo to jest tylko organizacją rodzin, na czele której stoją ludzie, którzy mają się zachowywać jak ojciec i matka. Czyli zmierzają do tego, żeby ich dzieci, dzieci w cudzysłowie, uzyskały pełną samodzielność. Posiadały własne domy, były w pełni suwerenne i niepodległe w sensie materialnym i w każdym możliwym sensie, o ile to tylko nie będzie godzić w sprawiedliwość czy dobro wspólne. I teraz użyłem sformułowania własne domy i zauważmy, że tutaj pojęcie domu używam w dalszym ciągu za Arystotelesem. Jest to jednostka rodzinna i gospodarcza, samowystarczalna, czyli stanowi źródło utrzymania. Nie potrzeba żadnej zewnętrznej pomocy do tego, by te osoby, które stanowią dom, czy są w domu, mogły normalnie funkcjonować. No i teraz, czyli państwo, tak jak rodzice, nie mieszają się do, w coraz mniejszym stopniu mieszają się w życie swoich niepełnoletnich dzieci, pomagając im uzyskać samodzielność, a kiedy dzieci uzyskają samodzielność, rodzice mogą najwyżej radzić. Dobrzy rodzice będą najwyżej radzić, nie będą się wtrącać. Nie będą decydować o niczym, o niczym. No i teraz to państwo w związku z tym podejmuje takie działania, no bo powiedzmy, że takie, załóżmy, że takie państwo powstaje w Polsce. No i teraz w Polsce jest wielu ludzi wymagających opieki państwa, wymagających pomocy, zasiłków, bezpłatnej służby zdrowia, emerytur, no bo ci ludzie sobie nie poradzą, nie mają oszczędności, mają za niskie dochody, są najemnymi pracownikami. No to państwo powinno zrobić wszystko, żeby, inaczej, pomaga tak jak pomaga, dzisiaj, wtrąca się tak jak się wtrąca dzisiaj. No, to jest punkt wyjścia. No i teraz to państwo powinno się wycofywać i stwarzać takie warunki, żeby mogło jak najszybciej i jak najbardziej się wycofywać. I tutaj jeden drobny przykład. Przykład szkoły. Z punktu widzenia państwa szkoła jest niezbędna. To znaczy szkoła podstawowa, sześcioklasowa jest niezbędna. Wszyscy obywatele państwa muszą umieć pisać i czytać, mieć podstawowe wyposażenie, minimalne wyposażenie kulturowo-praktyczne, prawda? Zasady higieny i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby koniec. Państwo się wycofuje, to znaczy nie ma obowiązku, dalszego obowiązku szkolnego. Dzieci robią dalej, póki są niepełnoletnie, to, czego życzą sobie rodzice. Ci rodzice oczywiście w miarę wzrastania tych dzieci zaczynają z nimi negocjować. Zmieniają władzę powoli, krok za krokiem.
władzę despotyczną na królewską, ale państwo się nie miesza. Jeżeli ani rodzic, ani dziecko nie chcą, żeby uczeń po szóstej klasie szkoły podstawowej dalej się kształcił, no to ich sprawa, ich sprawa. I tak dalej, i tak dalej, i tym podobne we wszystkich dziedzinach. Tutaj jest bardzo dużo problemów z ustrojem politycznym. Można chyba zacząć od każdego punktu. Najtrudniejszy chyba jest punkt wyboru władzy i zakresu tej władzy, ale ja zacznę od podatków. Zobaczmy, że podatki w tej chwili są wszędzie na całym świecie przerażające. Znaczną część naszych dochodów nam zabierają, a później państwo praktycznie rozdziela jak chce, bez naszego wpływu. Najlepszym przykładem jest tutaj samorząd, który pobiera olbrzymią część podatków. I później na przykład tworzy fundusz, już nie pamiętam jak on się nazywa, że ludzie się zgłaszają i wyznaczają cele, na jakie ten fundusz może być wydany. Jak się zbierze kilkadziesiąt osób i kilkaset zagłosuje, no to te pieniądze idą na ten cel i takim celem jest na przykład budowanie budek dla motyli albo inne jakieś tego typu pomysły. Jeżeli jest podatek, no to ten podatek idzie na sprawy, na dobro wspólne, sprawiedliwie, prawda? To znaczy nie jest tak, że z pieniędzy wszystkich podatników finansuje się coś, co jest przeznaczone tylko dla niektórych podatników i nie jest niezbędne. Tylko tu jest taki zasadniczy problem, bo liberałowie spod znaku Korwin-Mikke, których śledzę raz bardziej, raz mniej, ale od początku lat 90., głosili bardzo niebezpieczną z punktu widzenia filozofii polityki tezę, czy dogmat wręcz, że nie może być własności państwowej. I że własność państwowa równa się socjalizm, własność państwowa to coś, co tylko przynosi szkodę, nie przynosi dochodu, źle funkcjonuje i tak dalej. Znaczy, cały ten liberalny mit obaliły komunistyczne Chiny, gdzie prawie wszystko jest państwowe, a zwyciężają na rynkach światowych na wszystkich możliwych płaszczyznach. Ale zauważmy, że w historii Europy zawsze była własność państwowa. To znaczy były dobra królewskie, były przywileje królewskie, prawda? Król mógł powiedzieć o sobie: państwo to ja. To nie było tak, że on miał jakąś prywatną kasę, prywatne dobra i to nie dotyczyło państwa. Znaczy, króla trzeba było utrzymać. Były dobra królewskie, król się utrzymywał z tych dóbr. Dodatkowo dochody z tych dóbr mógł przeznaczać i często przeznaczał na funkcjonowanie państwa. No i były przywileje królewskie, przywileje państwowe, na przykład monopol na sól. Już nie pamiętam na co, ale tych monopoli było sporo. No i teraz co to dawało, że finansowe potrzeby państwa były zaspokajane z państwowych dochodów, własnych dochodów państwa, własnych dochodów króla, i w związku z tym podatek mógł być mały. Bardzo mały. On się zwiększał w okresach zagrożenia, przede wszystkim wojny, kiedy pojawiały się specjalne podatki. Można, używając języka młodzieży, powiedzieć,
Państwo powinno, czy inaczej, my powinniśmy dążyć do tego, żeby państwo od nas się jak najbardziej odczepiło. Znaczy w tym sensie, żeby nas nie doiło. W związku z tym różne monopole zapewniają stałe dochody państwa i to państwo nie musi wyciągać rękę do nas, prawda? Ta liberalna zasada żadnej własności prywatnej, państwowej prowadzi do tego, że państwo wyciąga, jak nie ma własnych pieniędzy, to wyciąga je i to ewidentnie ponad miarę z naszych kieszeni, prawda? I wydaje na różne bzdety. I teraz zauważmy jedną rzecz bardzo ciekawą. Jak wspominałem państwu, napisałem taką habilitację, której ostatecznie nie obroniłem z przyczyn wyjaśnianych, niezależnych ode mnie, pod tytułem Filozofia polityczna w ujęciu polskich myślicieli katolickich w latach 1918-1939. To był bardzo płodny okres dla filozofii politycznej w Polsce, dlatego że no, Polska wyszła z zaborów, świat się zmieniał, a polskiego państwa nie było. No i kwitła refleksja nad tym, jak powinno wyglądać państwo, jak powinna wyglądać gospodarka, finanse i tak dalej. I kwitła nie tylko w środowiskach katolickich, tylko we wszystkich możliwych. Było masę publikacji, w tym książkowych, pisanych przez różnych myślicieli, często polityków, na temat tego, jaki ustrój powinno się wprowadzać, jaki ustrój polityczny, gospodarczy i finansowy. No i ci myśliciele katolicy, oni dawali najlepiej, najwięcej takiego no, pożytecznego, cennego materiału, cennych rozwiązań, dlatego że oni, dla nich punktem odniesienia była filozofia realistyczna, ta filozofia, która ma dział teoretyczny i praktyczny, filozofia świętego Tomasza, filozofia sięgająca do Arystotelesa. No i teraz wśród tych filozofów jeszcze zasygnalizuję, był taki wielki profesor z Lwowa, świecki, nazywał się Leopold Caro. I on, ale nie tylko oczywiście on, głosił, że no, jeżeli jest coś takiego jak dobro wspólne, jest coś takiego jak interes narodowy, czyli są dziedziny gospodarki, nie tylko gospodarki, od których zależy byt całego narodu, funkcjonowanie państwa, to nie można dopuścić do tego, żeby w tych dziedzinach produkowali, żeby te dziedziny zależały od nie wiadomo kogo. Na pewno nie można pozwolić na to, żeby to robili obcy, bo to mogą być wrogowie, to mogą być agenci obcych wywiadów, to mogą być ludzie pozbawieni, najczęściej są, wszelkiego pozytywnego odniesienia do naszego państwa, do naszego społeczeństwa. Więc po prostu te wrażliwe dziedziny powinny być państwowe. I on je wymieniał. Woda, prąd, koleje, telefon, prawda? Oczywiste rzeczy. I ciekawe, jego refleksja prowadzi do wniosku, że w każdych czasach mogą to być różne dziedziny. Na przykład on mówił o nawozach sztucznych. To znaczy, wtedy był taki okres, że jeszcze ludzie głodowali. I głodowali, bo znaczy to były początki okresu międzywojennego, bo nie było tyle żywności, znaczy nie produkowano tyle żywności. No i chodziło o podniesienie plonów. Podnosiło się wtedy plony przez nawozy sztuczne, które dopiero wchodziły w użycie. No i Caro postulował, żeby
zakłady wytwarzające nawody sztuczne były państwowe, żeby one produkowały jak najtaniej i żeby te nawozy sztuczne były dostępne, żeby ich ceny gwałtownie nie skakały, żeby ich nagle nie zabrakło i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zobaczmy, że jest to logiczne. Jest to sensowne z punktu widzenia państwa i jak wiemy, tłumaczenie, że państwowa spółka będzie źle funkcjonowała, będzie droższa, znaczy będzie miała większe koszty, okazuje się, że to wcale nie musi być prawdą. Nie tylko chiński przypadek to pokazał. No i teraz państwo posiadające własne źródła dochodu będzie zmniejszać, im większe będzie miało źródła dochodu, będzie tym bardziej będzie zmniejszać podatki. No ktoś się zapytał o konkurencję, no to odpowiedź jest prosta, że można tworzyć w ramach państwa, w ramach państwowych przedsiębiorstw konkurencję, wytwarzać powiedzmy kilka przedsiębiorstw, już odwołuję się do przykładu Leopolda Caro, produkujących nawozy sztuczne i one by między sobą konkurowały. Wytworzyć dwie firmy telefoniczne, które by ze sobą funkcjonowały. Zauważmy, że bardzo ważne dla funkcjonowania państwa jest poczta. No i kiedyś to była poczta, telegraf, telefon, prawda? Jedna firma. Poczta, podobnie jak koleje, które też były PKP, Polskie Koleje Państwowe, zawsze tak było, znaczy zawsze od 1918. One prowadziły taką politykę, znaczy prowadziły, no tak to wychodziło, że miały różne dziedziny działalności gospodarczej, prawda? Na poczcie to były listy, paczki, telefon, telegraf. Kiedyś telegraf to było ważne źródło dochodu. I to, co tracili na listach, bo wiadomo było, że musi być przepływ korespondencji, i ten przepływ korespondencji musi być, no, nie może być za drogi, no to, co tracili na listach, to zyskiwali na paczkach. Jeżeli na paczkach nie zyskiwali, to zyskiwali na telefonach, prawda? I wszystko się w ramach firmy wyrównywało. Prywatna firma by tak nie funkcjonowała. Prywatna firma zlikwidowałaby po prostu niedochodowe te dziedziny swojej działalności gospodarczej. Podobnie było z kolejami, że były przewozy towarowe, były pociągi dalekobieżne, były pociągi na krótkie trasy, były pociągi na trasy, które tłumy tymi trasami waliły, i były pociągi na trasy, gdzie mało ludzi jeździło, albo jeździło dużo, ale tylko w pewnych okresach. No i teraz w ramach działalności PKP tracono, powiedzmy, na przejazdach, na niektórych przejazdach, szczególnie pasażerskich, kolej dopłacała do tych przejazdów, ale zyskiwała na przewozach towarowych. Jak wiemy, w państwie, w którym żyjemy, rozbito te dziedziny kolei i kolej zaczęła kuleć, prawda? Że inną spółką były przewozy towarowe, inną spółką takie pociągi dochodowe typu Intercity, inną spółką koleje regionalne i wszystko się zaczęło sypać. Więc tutaj jest są te dodatkowe argumenty. Argumenty związane dotyczące funkcjonowania państwa, życia społecznego, że żeby państwo funkcjonowało prawidłowo, pewne rzeczy muszą funkcjonować i twierdzenie, że należy je zlikwidować, bo nie są dochodowe, jest bez sensu, prawda? Bo ostatecznie są dochodowe.
Takich przykładów można by podawać wiele. I teraz zobaczmy, i tutaj podam taki przykład, który jest taki bardzo znamienny. To znaczy kwestia przyrostu naturalnego. Kwestia emerytur, prawda? System emerytalny, który funkcjonuje w Polsce i chyba w całej Europie, został wymyślony przez Niemców w XIX wieku i był zbudowany na założeniu, że w każdym następnym pokoleniu będzie rodzić się więcej dzieci niż w poprzednim. No stąd i póki tak było, ten system bardzo sprawnie działał, prawda? Człowiek płacił składki emerytalne, ale te składki znikały, bo były wydawane na aktualnych emerytów, a później, jak on zaczynał przechodzić na emeryturę, to żył ze składek emerytalnych następnego pokolenia swoich dzieci. No i to upadło, prawda? Bo przyrost naturalny zaczął się zmniejszać. Natomiast był tutaj taki problem, że bardzo szybko te składki emerytalne stały się obowiązkowe, stały się wielkim obciążeniem dla ludzi i stały się takim obciążeniem niesprawiedliwym, bo człowiek oddawał ze swoich pieniędzy znaczną część na emeryturę, a jak chciał mieć wysoką emeryturę, no to oddawał więcej, a później ginął w wypadku samochodowym lub po prostu umierał młodo i z tych pieniędzy ani on nie miał nic, ani jego rodzina nie miała nic, prawda? Taka sytuacja troszkę, mówiąc delikatnie, niesprawiedliwa, prawda? I zauważmy, że kiedyś nie było emerytur i emerytury się pojawiły i to gdzie niegdzie w drugiej połowie XIX, bodajże w drugiej połowie, no w każdym razie w XIX wieku. I jak ta sprawa była rozwiązywana? Na trzy proste sposoby. Pierwszy sposób, dzieci. Prawda? Jak ktoś miał siedmioro dzieci czy dziesięcioro dzieci, to się nie martwił o starość, bo nawet jeżeli coś się nie udało, jeżeli nie oszczędził, nie zaoszczędził pieniędzy, nie miał majątku, z którego mógł żyć, no to miał jeszcze dzieci i dzieci go utrzymywały, albo się zrzucały, albo trafiał do jednych dzieci, inne dzieci wspomagały finansowo i wszystko było w porządku. I tutaj mamy pewną zasadę sprawiedliwości, która w praktyce naszego społeczeństwa nie funkcjonuje. Prawda, że jeżeli rodzice odchowali dzieci i ułożyli na nie od zero do, w dzisiejszych czasach z reguły, do 24-25 roku życia, czyli 25 lat, no to te dzieci powinny mieć moralny obowiązek utrzymywać rodziców, którzy przestają pracować. Prawda? To jeżeli rodzice utrzymują dzieci 25 lat, a powiedzmy, że ludzie przestają pracować w wieku 65 lat, to 25 lat plus 65 to jest 90, prawda? To i tak dzieci mniej włożą w rodziców niż rodzice w dzieci, tym bardziej, że rodziców jest tylko dwójka, a dzieci może być dziesiątka. Prawda? Czyli dwójka utrzymywała dziesiątkę przez 25 lat, a dziesiątka ma utrzymywać tą dwójkę przez 10 lat, 15 lat, 20 lat, więc to jest zupełnie mniejsze koszty. No i teraz jest takie dobro społeczne, prawda? No bo jest takie przeświadczenie, że musi być coraz więcej rąk do pracy albo że musi być tyle rąk do pracy, ile jest potrzeb gospodarczych. To jest paranoja, bo tyle ma być potrzeb gospodarczych, ile jest ludzi, a nie więcej potrzeb gospodarczych niż ludzi, prawda? Polska była państwem bogatym i silnym, mocarstwem od morza do morza i miała, nie wiem, 1 czy 2 miliony mieszkańców, prawda? I na wielkim
rozproszonych na, czy tam 10 milionów, nieważne, w każdym razie dużo, dużo, dużo mniej niż, niż to ma miejsce dzisiaj, a dzisiaj tych ludzi jest za mało. Ale prawdą jest, że państwo pilnując dobra wspólnego i to rozumianego nie tylko w teraźniejszości, ale rozumianego w przeszłości, to znaczy dba o cały ten dorobek, no i dba o przyszłość, dba o przyszłe pokolenia. Takie jest zadanie państwa, nawet nie tylko o dzieci i wnuki tego pokolenia, ale o pra, 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 pra wnuki. No i teraz mądre państwo wie, że jeżeli gwałtownie spadnie przyrost naturalny, to się to źle skończy w przyszłości, źle się skończy, bo wiadomo, że jeżeli procent ludzi wiekowych przekroczy pewną granicę, to ci młodzi sobie nie poradzą, bo oni mają utrzymywać to państwo, żeby ono funkcjonowało, utrzymywać gospodarkę, utrzymywać armię, utrzymywać policję i zajmować się opieką nad tymi wiekowymi. I zdaje się, to tylko tak jednym uchem słyszałem, że sytuacja w Japonii robi się katastrofalna, gdzie liczba tych ludzi wiekowych zaczyna być przerażająco wielka, jakby przekroczone zostały wszelkie granice. No i teraz jak ten problem rozwiązać? W sytuacji dzisiejszego ustroju politycznego nie ma szansy, prawda? Bo dawanie na dzieci, znaczy niektórzy twierdzą, że Czesi sobie poradzili, bo Czesi płacą pensje kobietom, które urodzą dzieci przez wiele lat po urodzeniu dzieci i że to motywuje kobiety, małżeństwa do rodzenia. Ale jest prosta, stara zasada, dwie zasady, prawda? Pierwsza zasada, przerzucenie obowiązku utrzymania ludzi na dzieci. I to można rozwiązać ustawowo, prawda? Że będzie to obowiązek egzekwowany przez państwo. I obciążenie tych, którzy nie mają dzieci, prawda? Bo ci, którzy mają dzieci, ponoszą olbrzymie koszty i to nie są koszty tylko związane z funkcjonowaniem ich rodziny, z ich miłością, ich radościami i tak dalej, ale są to koszty związane z funkcjonowaniem całego państwa, bo ci, którzy mają dzieci, jakby zapewniają temu państwu w ogóle przyszłość i zapewniają dobrą przyszłość, jeżeli tych dzieci jest odpowiednia ilość. Więc jest jakby odwrotna sytuacja. Są tacy, którzy nie mają dzieci. No i teraz ci, którzy nie mają dzieci, nie będą mieli emerytury, bo to emerytura bierze się od dzieci. A po drugie, jeszcze w latach 60., o ile dobrze pamiętam, w PRL-u funkcjonował podatek stary jak świat, podatek bykowy. Ten podatek płacili ci, którzy dzieci nie mieli. I ten podatek był na ewentualne, znaczy pierwszą funkcję, którą spełniał, no obciążał, prawda? To znaczy nikt nie mówił wtedy, nie mówił przy podatku bykowym, tak jak niektórzy mówią dzisiaj, wielu mówi dzisiaj, mi się nie opłaca mieć dzieci, dzieci obniżą standard mojego życia. Nie będę mógł sobie pozwolić na wiele przyjemności, bo dzieci są kosztowne. To podatek bykowy jak powinien być taki, żeby zmienić tą sytuację. Nie opłaca mi się nie mieć dzieci. Prawda? I, a poza tym, ten, więc to jako taki bodziec. Natomiast druga kwestia, no to ten podatek byłby przeznaczony na ewentualne wsparcie rodzin wielodzietnych, ale tych, które potrzebują pomocy, to znaczy powinna być taka świadomość społeczna, że wielodzietna, naprawdę wielodzietna rodzina nie zginie, bo społeczeństwo ją wesprze.
Bo pamiętajmy o tym, że ci, którzy mają dzieci, oni jakby dają coś przyszłym pokoleniom, a ci, którzy nie mają dzieci, nie dają tego przyszłym pokoleniom, więc trzeba by tutaj realizować zasadę sprawiedliwości, a ta zasada nakazywałaby, żeby ci, którzy nie mają dzieci, łożyli na dzieci tych, którzy mają dzieci, lub byli, jak mówiłem, skłaniani do tego, żeby mieć własne dzieci. Ja tylko coś tutaj dotknąłem, tylko coś tutaj zasygnalizowałem, i teraz zobaczmy, jakby nie ruszyłem nawet podstawowych problemów związanych z moralnym ustrojem państwa. A minęło już ponad 30 minut. Także kończę w tym momencie. Dziękuję bardzo.